Gdy pan ją zobaczył, ulitował się i powiedział: nie płacz. W naszym życiu bardzo często słowa nie płacz przychodzą w takim kontekście, który nie przynosi nam ulgi. Słyszymy: przestań się mazać, albo no już, już, wszystko zaraz będzie dobrze. Często też mężczyźni słyszą od swojego otoczenia: no przecież faceci nie płaczą. Ale dzisiaj Jezus przychodzi powiedzieć, że On widzi te słowa inaczej. On przychodzi do nas dzisiaj, dlatego że On zna realia naszego cierpienia i On wie, że to nie jest nic drobnego ani małego, ale że zmagamy się z czasem z czymś bardzo trudnym, tak jak ta kobieta dzisiaj z Ewangelii, której zmarł syn. Zapraszam Cię do tego, abyś dzisiaj znalazł chwilę, aby usiąść w ciszy, może zamknąć oczy i posłuchać w swoim sercu, jak Jezus mówi do Ciebie: nie płacz, do tych sytuacji Twojego życia, które są dla Ciebie zbyt trudne albo Cię przerastają. On przynosi Ci dzisiaj ukojenie, nie bagatelizuje Twojego problemu. On jest Twoim przyjacielem. Z Nim przeżyj dzisiejszy dzień.